Okej, on już jest chyba teraz w momencie gotowy, więc wy możecie mu zabrawić. Jeruk A, jeszcze jednak nie. A, bo jest bardzo ważna informacja, mianowicie Krynczanka. Brawa! Jest! Naturalna woda mineralna. Piłeś dzisiaj? Piłeś dzisiaj? Przepraszam, piłeś dzisiaj? Na Krynczankę. Jeszcze nie, no to spróbuj. Spróbuj, spróbuj. Warto. Naturalna woda mineralna. Trzeba próbować. A, tak jest. Trzeba, trzeba. Naprawdę. To dobrą robotę robi. Piliście już dzisiaj? Krynczankę? Cały czas? Na zapleczu? Aha, okej. Okay. Na backstage'u Krynczanka się leje. Bardzo dobrze. To dobrze znaczy. A więc mamy to. Wiemy wszystko. Jesteśmy gotowi i przygotowani na to, aby obejrzeć tak zwany semifinal. The second semifinal. Ale pan się tutaj śmieje. Bardzo dobrze, trzeba się śmiać, chichrać, bo kto się śmieje, no to ten ma lepsze zdrowie, z tego co słyszałem. To jest prawda. Pani tam się śmieje, czy nie? Śmiała się pani ostatnio? Wczoraj jakoś? Z dwa razy? Trzy? A dzisiaj ile? Dzisiaj więcej. O, i to jest właśnie dobra, pozytywna informacja. Związana z tym, że fajnie jest się pośmiać. Zresztą, no właśnie, śmiech to zdrowie. Prawda, prawda, no ty jeszcze chichrasz cały czas. Cały dzień, cały dzień. Kolega też tutaj siedzi, podtrzymuje tutaj właśnie tą konstrukcję, żeby się nie wywróciła i cały dzień się śmieje. Warto się cieszyć. Wszystko dzięki wodzie. Naturalnej wodzie mineralnej. No dobrze, tak więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają na live streamie. Wszyscy, którzy śledzą nasze poczynania, oglądajcie do samego końca. Nie przerywajcie oglądania, nie warto. Można pójść sobie kawę zrobić coś, ale że trzeba wrócić. A są reklamy? Czy są reklamy? Tak, są reklamy. No, zareklamuj coś teraz. To robię taką... Brawo, brawo! To ja sobie potrzymam. Albo dobra, to ty trzymaj. Bo to jest jak w telewizji, wiesz, że teraz patrz. A teraz mamy tutaj, dzień dobry bardzo, witamy serdecznie. Teraz mamy nowego zawodnika, który chciał się tutaj zareklamować delikatnie, powiedzieć o fajnej rzeczy, którą udało mu się ostatnio stworzyć. A więc, jak masz na imię, skąd przyjechałeś, dlaczego tak długo? Bartek z Wągrowca, bo daleko. I ogólnie robię taką bibkę w Gnieźnie, pierwsza stolica Polski. Nie wiem, czy ktoś kojarzy w Wielkopolsce. No, historia. Nieważne, ale robię tą bibkę. 18 września, sam jam, bez żadnego kontestu, będą walki pokazowe, afterka. Koncercik, więc wszystkich serdecznie zapraszam. Postaramy się dla wszystkich przygotować tani nocleg. So feel very welcome. Pytanie, czy będą jakieś na przykład... Dziewczyny. Dobra, wszystko wiem już teraz w takim razie. Wielkie brawa, 18 września. Czy będą jakieś pączki? No ładnie. Tak, Gniezno, pierwsza stolica Polski. Bardzo słusznie. Słuchajcie, no, to jest bardzo ważne miejsce. Jeruk, are you ready? Let's go! Osiemnasty września, nie?